Jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe między ludźmi, którzy się przyjaźnią lub znają się dobrze? W minioną niedzielę słyszeliśmy dużo na ten temat w czytaniach mszalnych. Ewangelista Mateusz przypomniał słowa Jezusa, który powiedział: jeśli twój brat zawini przeciw tobie, idź ci upomnij go. Jeśli cię posłucha, pozyskasz brata. Potem, jeśli nie posłucha, no to możesz jeszcze włączyć innych ludzi, jeśli ci bardzo zależy. Potem nawet wspólnotę kościoła, ale jeśli i to nie przyniesie skutku, to niech ci będzie jak poganie i celnik. To znaczy, niech będzie ściana między wami, to znaczy niech będzie niewidzialny praktycznie. Oj, czy to jest chrześcijańskie? Chodzi o to, że problem, który jest po stronie tego właśnie trudnego brata, może niegdyś przyjaciela, nie może stać się twoim problemem. Ale od początku. Kiedy Jezus mówi: idź i upomnij twojego brata, kiedy zawini przeciw tobie, to odwołuje się do bardzo dobrze znanej w Starym Testamencie zasady, instancji, instytucji wręcz, RIF. Ta instytucja RIF to po prostu kłótnia, spór albo kontrowersja. Bardzo popularna, która obrosła już, można powiedzieć, legendą i bez której nie da się czytać ani ksiąg prorockich, ani księgi Hioba. Serdecznie polecam moją książkę Hiob dla odważnych plus, w której mówię dużo na temat RIF. W skrócie mówiąc, RIF jest taką instancją przedsądową albo zmierzającą do tego, żeby w ogóle do sądu nie pójść. I zachodzi między dwoma osobami, które żyły ze sobą w dobrej komitywie wcześniej. I kiedy jedna z nich poczuje się dotknięta działaniem, zachowaniem, mową tej drugiej osoby, tego drugiego przyjaciela, po prostu zgłasza taki problem. I w ten sposób jakby wiąże obie osoby instytucją RIF, czyli sporu. Jak mówię, jest to święta instytucja i ta druga strona powinna odpowiedzieć. Jeśli rzeczywiście zarzuty okażą się jakieś dęte albo po prostu pomyłką, wówczas w tej rozmowie wszystko tam wychodzi. Ale są dwie zasady, które dotyczą RIF. Mianowicie po pierwsze, ona zachodzi tylko między ludźmi, którzy wcześniej byli ze sobą w dobrej komitywie, byli dobrymi sąsiadami albo przyjaciółmi. I po drugie, nie zmierza do upokorzenia tej drugiej strony, kiedy zgłasza się zarzuty, tylko do przywrócenia dobrej relacji. W domyśle, dobra relacja nie karmi się niedopowiedzeniami, niedomówieniami i takimi rzeczami, tylko raczej polega na tym, że trudne rzeczy się wyjaśnia. W najlepszej przyjaźni, w najlepszym małżeństwie, w najlepszych relacjach zdarzają się rzeczy trudne. Brian Tracy, słynny mówca motywacyjny, w jednej ze swoich książek opisuje taką sytuację pewnego 35-letniego człowieka, który w wieku lat 17 poczuł się dotknięty bardzo tym, co zrobił jego ojciec, czy tym, co powiedział. Ale nie było jakoś okazji powiedzieć o tym ojcu, że to było bolesne, więc nosił w sobie urazę przez kolejnych kilkanaście lat, aż wreszcie, osiągnąwszy wiek 35, ktoś mądry mu poradził: idź i porozmawia z ojcem, poszedł. Powiedział ojcu, że kiedy miał 17 lat, wówczas dotknęły go jego słowa tego taty i tak dalej. Ojciec przecierał oczy ze zdumienia, bo nawet nie miał pojęcia, że coś takiego miało miejsce i nigdy w życiu nie przypomniał sobie, że zrobił coś, co mogłoby urazić albo celowo dotknąć jego syna. Innymi słowy, ten człowiek, który czuł się zraniony, nosił w sobie tą urazę przez wiele lat bez sensu zupełnie, bo ten jego domniemany krzywdziciel, ojciec, nawet nie wiedział, że taki problem istnieje. Dlaczego? Ponieważ ta, nazwijmy, domniemana ofiara nigdy nie porozmawiała z tatą wcześniej i po prostu karmiła się tym bólem przez wiele lat. Jest w tym jakiś sens? Raczej niewielki, ale tak właśnie się nieraz zachowujemy. Czyli mówi Pan Jezus: jest problem, idź i skonfrontuj się z krzywdzicielem. On może nawet nie wiedział, że skrzywdził ciebie i wszystkich innych na prawo i lewo. Ale idź i porozmawiaj. Jeśli dotrze do niego, co zrobił, i posłucha cię, wówczas pozyskasz go. Zgodnie z zasadą przekazywaną w księgach mądrościowych, na przykład w Księdze Przysłów, mądrego strofuj, pozyskasz, będzie cię kochał. Głupiego zaś strofuj, tylko cię wyszydzi i nic z tego nie będzie. Ale zakładamy, że chodzi tutaj o mądrych ludzi, o mądrych przyjaciół, którzy mają ze sobą rozmawiać. Ta zasada, jak zauważacie, nie dotyczy tylko ludzi wierzących. Nie ma nic wspólnego z wiarą jedynie tylko. Bo równie dobrze ludzie niewierzący mogą w ten sposób swoje relacje układać, że zgłaszają problemy, ból, dotknięcie czy zranienie, którego doznali, bez nawet świadomości tej drugiej osoby. A
ale im dłużej się zwleka z tym, żeby sprawę dotknąć, tym dłuższy i większy może być ból i nieświadomość po stronie tej drugiej osoby. No ale właśnie, może być tak, że ból był rzeczywisty, powiedzmy wykroczenie przeciwko tej przyjaźni faktyczne, a ta druga strona w ogóle tego nie rozumie, nie czuje, jest jakoś zamknięta na ten przekaz. Więc można spróbować jeszcze inne osoby włączyć i spróbować przemówić do rozumu, ale to może się okazać bezskuteczne. Nawet przy dużej instancji, jaką jest tutaj wspólnota Kościoła. I Pan Jezus mówi w takiej sytuacji, powtórzę to jeszcze raz, no trudno, niech Ci będzie jak celnik i poganin. Widocznie relacja z tą osobą była tak toksyczna, że ona Cię nie będzie rozwijać. Jeśli nie chciał Cię posłuchać, nie chciał posłuchać innych mądrych ludzi, sorry. Widocznie nie była to przyjaźń czy relacja, która rokowała na Twój i jej rozwój. Ale jest jeszcze coś, co w tych czytaniach mszalnych zyskuje pewne dopowiedzenie. Otóż w drugim czytaniu święty Paweł z listu do Rzymian mówi tam, że nic nie bądźcie sobie nawzajem dłużni poza wzajemną miłością. I aplikując to do tej pierwszej sytuacji, można powiedzieć, no tak, można zwracać uwagę albo tak w ogóle się zachowywać, tak wiązać się w relacje, że właściwie to będzie jedno wielkie upominanie ciągle marudzenie, dopominanie się o swojej i to wtedy jest rzeczywiście toksyczne i niepotrzebne. Jeśli kogoś upominam, bo na przykład poczułem się dotknięty i ta osoba jest mi droga, zależy mi na niej, to muszę tylko jeszcze zbadać swoje intencje. Czy chodzi mi o to, żeby tę osobę dotknąć, czyli zgłoszę jej jakąś przewinę i ją po prostu w ten sposób upokorzę, a moje będzie na wierzchu, czy też chodzi mi bardziej o to, żeby faktycznie relacja wróciła na dawne tory i żeby rozwijała się jeszcze głębiej po takich właśnie jakichś perturbacjach. Jeśli to drugie, czyli zależy mi na tej prawdziwej relacji i nie mam w tle żadnych niegodnych intencji, no to już wszystko na miejscu. Przy czym słowo miłość tutaj w tym Pawłowym ujęciu jeszcze domaga się pewnego wyjaśnienia, bo mówić o miłości do ludzi współczesnych to bardzo trudna rzecz. Każdy ma inny jej rozumienie, prawda? Święty Paweł ukuł słynne pojęcie agape, pojęcie miłości chrześcijańskiej, która polega na tym, że ja się spalam dla tych innych ludzi, dla innych osób, po to, by uczynić je lepszymi i szczęśliwszymi. I to jest bezinteresowne spalanie się. Więc jestem gotów przyjąć nawet odmowę, jestem gotów przyjąć nawet policzek rzucony w twarz, kiedy zgłaszam pewien problem, i nie będę się z tego powodu obruszał, nie będę chodził jakoś na dęty, na odąsany. Nie, dlatego że w tle mam właśnie tą postawę. Postawę polegającą na tym, że ja chcę dobra tej drugiej osoby. Może być tak, że będę ją chciał, w pewnym momencie będę ją uszczęśliwiał na siłę, bo ona nie chce wyjść ze swojego zamknięcia, ze swojej klatki. No wtedy już nic nie da się zrobić. Ale tak długo, jak mam dobrą wolę, by tą drugą osobę uszczęśliwiać, pomóc jej wyjść z tego zamknięcia, jakiegoś takiego klinczu, w którym się znalazła, na przykład negując krzywdy, które robi innym ludziom, no cóż, jest taki moment już w pewnym momencie właśnie, że trzeba powiedzieć, no trudno, no widocznie nie było nam pisane dłużej razem być. To są ciężkie rzeczy w przełożeniu tak na relacje między ludźmi, zwłaszcza relacje przyjacielskie. No ale cóż, w ostatecznym rozrachunku możemy się starać i może to przypominać taką uporczywą terapię, jeśli będziemy kogoś na siłę uskrzydlać, wyciągać, jakoś po prostu pozwalać latać, pokrzepiać i tak dalej, a ta druga osoba nie chce tego. Po prostu woli raczej ustawić się na pozycjach ofiary, czyli osoby, której trzeba ciągle mówić. Ciągle trzeba współczuć. Tak nie można budować relacji. Krótko mówiąc, te czytania niedzielne, postanowiłem do nich się odnieść już po niedzieli, dlatego że uważam je za bardzo ważne w sensie ludzkich relacji, jak mówię, nie tylko w sensie tych relacji budowanych na niwie wspólnoty osób wierzących, ale także tych osób, które z wiarą nie mają wiele wspólnego. To jest po prostu ludzka mądrość, która jakoś obecna jest w tekstach biblijnych, ale może się okazać, że będzie przydatna także osobom niewierzącym. Ksiądz Dariusz Ibański. Pozdrawiam serdecznie.